O, czerwone flagi powiewają dziś nie tylko na budynkach instytucji publicznych, ale też prywatnych posesjach. Firmy produkujące flagi od kilkunastu dni pracowały na kilku zmianach i przygotowywały się do dzisiejszego dnia. W jednej z podłódzkich szwalni była Alicja Kozłowska. Właściciele tej szwalni podkreślają, że zainteresowanie Polaków symbolami narodowymi wyraźnie rośnie. Ten rok przede wszystkim oznacza się dosyć dużym popytem na flagi polskie i flagi religijne ze względu na Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Krakowie w tego roku. Również mamy Euro 2016. Samo wykonanie flagi nie jest pracochłonne. Materiał jest przywożony do nas na szwalnię, tutaj go zszywamy. Jest on łączony mocnym szwem francuskim, w przypadku zszywania z kilku kolorów. Jeżeli jest to flaga jednokolorowa z nadrukiem, wtedy robimy nadruk sublimacyjnie. Biało-czerwone barwy z dumą noszą żołnierze Wojska Polskiego. Biało-czerwona żołnierzom towarzyszy od zawsze, bo już piastowscy wojowie tych symboli używali i poprzez wszystkie historyczne sytuacje, poprzez wszelakie wojny, powstania, zawsze z biało-czerwoną byli żołnierze. Do współczesności, kiedy w tej chwili żołnierze biorą udział w misjach poza granicami kraju, zawsze jest biało-czerwona. Flaga narodowa powiewała dziś na wielu domach czy balkonach.